A wracając do tematu, ostatnio rozpoczęła się akcja przeciwko astmie. Przewodniczącym został Darth Vader. Bo to ostatnio byłem na piwku, rozmawiałem z Darthem Vaderem, on mówi, że trzeba coś zrobić z tą astmą, że dużo ludzi umiera na astmę co roku. Tam bodajże bardzo dużo. Darth Vader mówi, no sam mam astmę i postanowiłem po prostu coś z tym zrobić, żeby ludzie żyli bezpiecznie, żeby nie martwili się, zaczną się dusić czy coś. Potem zaczęła się ta akcja, nie? A propos Dartha Vadera, to ostatnio gadałem z Hansem Solo. Han Solo mówi, że Anakin Skywalker zaczął handlować nielegalnie drewnem, no. Drewnem, deskami nieheblowanymi, różowymi. Ja mówię, ja słuchaj Han Solo, ja bym wziął tak, no nie wiem, no tak z 15 desek nieheblowanych, różowych, nie? No mówi, no ale tu musisz z Anakinem Skywalkerem na ten temat rozmawiać, bo ja wiem, że on handluje, ale nie powiem ci za ile i co i jak, nie? Jak będą na przykład oheblowane te deski, to nie moja wina, nie? To problemy do Anakina Skywalkera. Ja mówię, no dobra, okej, zgłoszę się do niego i kupię 15 desek różowych. No i przyleciał faktycznie swoim statkiem kosmicznym, mówię mu, że poproszę te umówione 15 desek nieheblowanych różowych, on mi je daje, patrzy nieoheblowane, faktycznie różowe, faktycznie. Także mówię, okej, wywiązałeś się z umowy, to ci zapłacę. Zapłaciłem mu 5 żółwiami, no i sobie jest okej, nie? Poleciał, ale przy okazji mówi, że kurwa, patrzy, nie może odpalić samolotu z tego swojego statku kosmicznego, antygalaktycznego i w ogóle. To ja mu mówię, pomogę ci pchać. Zacząłem pchać ten statek kosmiczny, żeby odpalił na popy. Patrzę, widzę, a tam ludzie lewitują centymetr nad ziemią. Mówię, co jest, kurwa? Tak nie powinno być. A oni do mnie, halo, przestań pchać. Mówię, o kurwa, ale czemu? Wiecie, co się stało? Pchałem po prostu za ten, jak to się nazywa, dopalacz taki, z którego ogień leci, jak odpali. Mówię, o kurde, ale ja jakby odpalił, to ja bym się usmażył. Nic nie pomyśli. Bo widział, że ja tam staję i zaczynam pchać, nie? Ten statek kosmiczny. A on nic na to. Mówię, o nie, ostatni raz brałem nieheblowane różowe deski od Anakina Skywalkera. Tak nie będzie. Zwłaszcza, że on po prostu je tworzy tak znikąd. Nie ścina drzew. On nie ścina drzew, bo on wie, że drzewa są po prostu astmatyczne. Dlaczego są drzewa astmatyczne? Pytam się niego, on mówi, nie wiem. Bo tak pisało na Google. Mówię, co jest grane wtedy. Wtedy straciłem wątek i zacząłem sobie szukać po prostu słupów. Normalne słupy, proste, rosnące do góry, czasem wykrzywione, mówię. Wejdę sobie na jeden słup i zobaczę, co się dzieje w Polsce. Wchodzę na ten słup, patrzę, tam marchewki rosną. Mówię, nie, marchewki na słupie? Mówi, tak. A kim ty w ogóle jesteś? Ja jestem krasnoludkiem. Mówię, krasnoludek na słupie. No mówię, ścięłem sobie parę słupów, przyniosłem do domu, żeby mieć wzgląd, co się dzieje w Polsce po prostu. Każdy Polak ma w domu, na podwórku taki słup, na który wschodzi i widzi, co się dzieje w Polsce, w kraju. No i zacząłem po prostu sobie, pomyślałem, to jest dobry interes, żeby sprzedawać takie słupy. Kupiłem sobie kilka nasion, zasadziłem te słupy, one wyrosły, patrzę, krzywe. Co jest grane, krzywych nie sprzedam. To poszedłem po prostu sobie do sklepu monopolowego, mówię, ja mam do sprzedaży, na sprzedaż, tak na lewo po prostu, te słupy. Ale proste czy krzywe? Mówię, krzywe. On do mnie mówi, wiesz co, ja za to ci dam, no niedużo. Niedużo, mogę ci za to dać kurwa 4 kołpaki, nie więcej. Mówię, 4 kołpaki za 10 tych słupów krzywych wezmę. Wziąłem te 4 kołpaki, poszedłem do domu, a mama mówi po prostu, kurwa, że nie ma tego kaszanki. Wie, jak to nie ma kaszanki? Przecież ja przyniosłem 4 kołpaki. Mówi, no po prostu, zrobię kogel mogel, ale no to się nie ima z 4 kołpakami, co ma kogel mogel do kołpaków. Mówię, musi być kaszanka do kołpaków. Mówię, nie ma, zrobię kogel mogel, no to będzie troszeczkę taki substytut tego, ale no nie mam kaszanki. No i wtedy wyruszyłem na poszukiwania tej kaszanki, patrzę, idę sobie, podążam, już chyba z jakiś miesiąc sobie szedłem autostradą, patrzę, złote runo. Mówię, nie, złote runo. Poszedłem do tego złotego runa, ono zaczęło do mnie mówić, urosły jemu nogi, ręce, to runo wstało i do mnie mówi, słuchaj Szymonie, tutaj są sfinksy, nie idź tędy. Mówię, ale dlaczego? One są złe, one na ciebie patrzą, spojrzą i cię zapamiętają. O nie, muszę iść gdzie indziej. Zszedłem z tej autostrady na obwodnicę, poszedłem obwodnicą dookoła tych sfinksów, żeby znaleźć się w krainie wampirów. Te wampiry do mnie mówią, że my nie mamy zębów. Mówi, musisz znaleźć nam zęby, a my ci oddamy, kurwa, po prostu to, czego szukasz. Stąd wiecie, czego szukam. Nie wiemy, ale się dowiemy. Mówię, dobra, zanim się dowiecie, to ja poszukam wam zębów. I poszedłem, spotkałem Pidokia.
Pinokio mówi, że on ma duży ogon. Ale pomyślałem, kurwa, co ma ogon? Co ma ogon do zębów? Pomyślałem, no faktycznie, ma wspólnego coś. Dlaczego? Co ma wspólnego ogon z zębami? Sobie myślę, zęby. Z, L, B, Y. Cztery litery. Ogon. Y, O, G, O, N. Też cztery litery. O, coś tu musi być, kurwa, jakieś musi być powiązanie pomiędzy ogonem i zębami. Powiedziałem, szukam zębów dla wampirów. Bo po prostu. On mi mówi, ten Pinokio, że nie ma, że musisz iść do Geppetta. Geppetto cię skieruje do tego, do Dalej Lamy, a Dalej Lama powie ci, gdzie... No śmiejcie się, śmiejcie, ale to jest prawdziwa historia. Dalej Lama mówi, słuchaj, tędy nie przejdziesz, bo tam są Chińczyki. Tędy nie przejdziesz, bo tam są Rusy. Musisz iść tędy, przepłynąć w pław. Musisz przepłynąć w pław Jezioro Martwe i na końcu Jeziora Martwego znajdzie się Rów Mariański, do którego wpływasz, tylko musisz złapać gruby oddech, żeby ci nie zabrakło powietrza. Przepłyniesz dookoła i znajdziesz się w Kanadzie. Przejdziesz Kanadę na piechotę, tam się dostaniesz do Grenlandii. Mówię, no kurwa, gdybym o tym wiedział, to bym z Polski przepłynął wpław do Grenlandii, to by było bliżej. Albo poczekał sobie do 2044, 18 sierpnia, aż Grenlandia przypłynie do Polski. Ale mówię, już przebyłem taką drogę aż do Indii, dlatego no mówię, no przejdę się. Popłynęłem tym rowem mariańskim prosto do Kanady i przedreptałem sobie do Grenlandii, patrzę, a tam foki. Nie. I rozmawiam z jedną foką, nie? Rozmawiam z foką, że szukam zębów dla wampira. Foka mówi, wiesz co? Ja w sumie wiem, gdzie są zęby. Ja wiem, gdzie są zęby, ale ty musisz się spytać w inspektoracie zębów. Oni ci powiedzą dokładnie, gdzie to jest, nie? Poszedłem do inspektoratu zębów, oni mówią, kurwa, nie ma jej zębów. Nie ma już zębów, ale mamy kamyki. Ja mówię, wezmę kilka kamyków sobie, oszlifuję, będzie zajebiście. Dostałem te kamyki, ale one były za małe. Bo wampiry mają długie takie zęby. A to były kamyki gdzieś takiej wielkości, więc nie mogę ich oszlifować. Mówię sobie, kurde, no nie wiem. Skołuję jakąś lampę i wtedy ogarnę. Poszedłem, skołowałem lampę, niosłem do góry, patrzę, co jest pod nią, żeby zobaczyć, bo nie wiem, co na mnie wyskoczy na przykład. Jakiś niedźwiedź, wiewiórka, kura na przykład, nie wiem, co na mnie wyskoczy spod lampy. Podniosłem lampę, patrzę, a tam do mnie coś kiwa. Przyjrzałem się temu z bliska, a to sroka. Mówię, no sroka. Czarno-biała sroka, która trzyma w zębach po prostu pierścionek. Mówię, co to za pierścień? Nie wiesz, co to jest za pierścień? To jest pierścień Fishbona. Jakiego Fishbona? Fishbona. Ryby z kości. Mówi, o kurwa. Pomyśliłem sobie i wymyśliłem. Powiedziałem, Fishbonie, wiesz co, chodź ze mną na spacer, nie? Wyciągnąłem go spod lampy i idę z tym Fishbonem. Idę. Patrzę, a tam kurwa taca. Wziąłem tacę, Fishbon się nie skumał, pierdolnęłem go w łeb, zabiłem. Wziąłem mu żebra, wyłamałem, dwa, poszedłem do wampira, daję mu to, kurwa, znalazłeś mi zęby. A ja się śmieję, bo to nie są zęby, tylko to są żebra Fishbona, nie? I ta beka.